występuje obturacyjny bezdech senny. Jeżeli spojrzymy na populację osób po 40 roku życia, to prawie 60% mężczyzn po 40 roku życia. Z tym, że młodsze osoby też na bezdech chorują. Też, 30 parę lat był też na oddziale ze mną. Nawet mamy młode osoby, 18-19-letnie, które również chorują na tę chorobę. Ale choroba, wiemy na pewno, że nasila się z wiekiem. I co jest ważne, że nie wszystkie osoby, które chrapią, mają bezdech. Około 10% chrapiących rozwija obturacyjny bezdech senny. Oczywiście wspominałam, że choroba rozwija się z wiekiem, ale no też pan wspomina, że też są osoby młodsze w tej grupie osób. Kto choruje częściej, czy kobiety, czy mężczyźni? Na początku młodsi to są mężczyźni, chorują w młodszym wieku, ale kobiety zaczynają chorować równie często jak mężczyźni, ale dopiero po okresie menopauzy. Prawdopodobnie hormony żeńskie chronią kobiety przed rozwojem bezdechu. To jest taka jedna z teorii. Natomiast ta choroba rzeczywiście rozwija się później. Ale co jest ważne, może my nie mamy tych danych tak dokładnie podanych, dlatego że kobiety tak mało o tym mówią. Tak jak sam pan wspominał, to kobieta budzi męża, żeby nie chrapał. A ta odwrotna strona, że to mąż budzi kobietę, jest rzadziej, bo mężczyzna zasypia i chrapie. I już nie słyszy chrapiącej żony. Słyszę, tak. Natomiast problem chrapiących kobiet jest, ale one chorują trochę inaczej. One mi się trudniej przyznać do tego, że chrapią, że mają problemy. I taki jest stereotyp często, że to kobieta dba o zdrowie męża, a nie odwrotnie. I stąd też to może to tak jest trochę w ciszy. Jeżeli kurne drogi oddechowe uniemożliwiają swobodny przepływ powietrza, no to wydawałoby się najprościej skierować do laryngologa i ewentualnie wykonać jakiś zabieg laryngologiczny, żeby te tkanki zwiotczałe, obwisłe czy inaczej tam źle ukształtowane poprawić. To nie jest zupełnie takie proste. Oczywiście jednym z czynników rozwoju bezdechu są anomalie w budowie tutaj górnych dróg oddechowych, mogą to być też duże, przerośnięte migdałki. Jeżeli one zamykają światło górnych dróg oddechowych, no to oczywiście będą przyczyną bezdechu, bo po prostu zamykają to światło. Jeżeli mamy długi języczek, czy zawartość tkanki tłuszczowej, ona też będzie tym czynnikiem, który nasila obturację, ale jeżeli będzie wiotkie podniebienie, no to już jest też trudniej usunąć pewne rzeczy, prawda? Na pewno ważnym czynnikiem jest też upośledzenie drożności górnych dróg oddechowych, u nosa, jeżeli chodzi o skrzywienie przegrody nosa, polipy w nosie, one też będą utrudniały oddychanie przez nos. Też może być inny układ żuchwy, która będzie bardziej cofnięta i ona będzie powodem bezdechu. Także te anomalie laryngologiczne są. Natomiast o zabiegach może będę mówiła później, przy leczeniu, czy rzeczywiście te zabiegi laryngologiczne mogą nam poprawić, czy nie. Jest tyle prac, które wskazuje, że jednak nie. Zabiegi laryngologiczne znoszą chrapanie, natomiast nie zawsze likwidują bezdechy. I wtedy rodzina uspokaja się, że nasz bliski nie chrapie, a bezdechy nadal mogą występować. Także to jest bardzo indywidualne, musi być bardzo wnikliwa analiza, u kogo możemy wykonać zabieg, u kogo nie. Jeżeli jest to ciężka i umiarkowana postać choroby, leczenie powinno być niezupełnie laryngologiczne, tylko wykonana korekta właśnie tych nieprawidłowości górnych dróg oddechowych. Może kiedy rozpoznajemy bezdech? To jest choroba, która, jak mówiłam, charakteryzuje się wielokrotnymi, powtarzającymi się epizodami zatrzymania i znacznego ograniczenia przepływu przez drogi oddechowe na poziomie właśnie gardła przy jednocześnie wzmożonej pracy mięśni oddechowych. I występowanie bezdechów określamy wtedy, jeżeli on trwa co najmniej 10 sekund i tych bezdechów jest co najmniej 5 na godzinę snu. Towarzyszą temu objawy, czyli objawy, które są związane z bezdechem. Tym bezdechom, zatrzymaniem
zwężeniem dróg oddechowych, czyli braku przepływu powietrza. O bezdechu rozmawiamy, ale już nie rozmawiamy, proszę Państwa, o różnych kłamstwach też, które tutaj znalazły się w internecie. W związku z tym, ponieważ zwykle te kręcą, że chcieli tych sędziów kończą się skrytykować. Ponieważ ośrodek w mózgu reaguje na widocznie spadek poziomu tlenu zasługują. Widać samo dobro, pani Kaczyński. No i to pokazują temu, wściekłego Kaczyńskiego i ten palec tlenu, pokazuje reakcję ośrodka oddechowego. No, po wybudzamy się. Dowciapny, dowciapny. I też może być, że te częste wybudzenia doprowadzają również do zaburzenia prawidłowej architektury snu. Pomocy złapali mnie jako kosmicę i przetrzymują w strefie 51. To jest jakaś głupotka oczywiście. Prawidłowy sen. Radio Koncita. Piszcie są w internecie. Piszcie też pochrapią troszeczkę na bezdechu. Oko tu pokazuje. Kto nam pokazuje oko? Instytut Oka pokazuje oko. Żona do męża. Wiem, że mnie zdradzasz. Wiem z kim, wiem gdzie, wiem kiedy. Jednego tylko nie mogę pojąć. Czym? To jest jak gdyby taki jeden cykl, czyli stadium płytkie, głębokie, stadium takie płytkie i głupie. Śnimy, kiedy mamy marzenia senne, na przykład to, co mówiłyśmy, sprawa Piebiaka. Nie tylko troli. Jest także szefem grupy do spraw. No i właśnie. Mamy w czasie 7-godzinnego snu około. Strasznie dużo plotek w internecie, to dzisiaj w nocy będą dyskutować, będą rozmawiać. Co prawda, a co nieprawda, bo oczywiście Platforma Obywatelska naszykowała mnóstwo kłamstw, stek, bzdur takich, które jako rzekoma prawda. Czyli nie ma przepływu powietrza przez drogi oddechowe, dochodzi do spadku poziomu tlenu we krwi i reakcja mechanizmu obronna wybudzenie powoduje, że nie możemy zasnąć głęboko. Czyli śpimy płytko, pierwsze stadium, drugie stadium i sen głęboki zostaje zredukowany, ponieważ ciągle się wybudzamy. I to wybudzanie i ta sekwencje powtarzające się przez cały sen, cały okres snu powodują, że architektura snu zostaje zupełnie zaburzona. Czyli nie mamy snu wartościowego, który przynosi wypoczynek. A ten sen jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować w ciągu dnia. Jeżeli to znaczy człowiek wstaje bardziej zmęczony niż się kładł. Tak, bo ten sen jest niepełnowartościowy. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak stoi za zorganizowaniem bardzo ważnych przemian fizjologicznych, neurologicznych. Kręcą, sen przygotuje nas do funkcjonowania w ciągu dnia. Piebiak stoi za zorganizowaniem akcji mającej. I do tego, jeżeli pojawia się jeszcze spadek poziomu tlenu, pojawiający się wielokrotnie w czasie snu, dlaczego warto? Dziwnego, że pojawiają się różne nieprawidłowości, konsekwencje związane patrz, znowu właśnie to oko. Z tym nieprawidłowym snem i ze spadkiem poziomu tlenu. Tym właśnie pokazuje, że ta choroba jest bardzo podstępna. Wydaje się, że sprawa Piebiaka, nie tylko troli, jest także szefem specgrupy do spraw niepokornych sędziów. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak stoi za zorganizowaniem akcji mającej kompromitować sędziów. I znowu to oko mi się tu wpieprza. Bezczelne dziady z reklamą mi tu chodzą. Znane osoby w literaturze kompromitować sędziów, podał Onet. Miał się posługiwać trollingiem, korzystając z pomocy internetowej hejterki związanej z PiS. Przypominamy, i znowu dziadostwo twoje oko. Widzisz? Przeskakuje mi, bo chodzi o reklamę, żeby zaakceptować tę reklamę. Widzisz? Przypominamy News Oko Press z września 2018. Piebiak stanął na czele specgrupy, która zajmuje się dyscyplinarkami dla tej. Znowu przeskakuje gdzieś reklamę. No takie dziadostwo, że aż szkoda gadać.
wypadków samochodowych w Stanach Zjednoczonych. Radio to kefemel, spowodowane przez osoby, Barbie które mają Baby Langstrom Extra. Sprawa pijaka, nie tylko trolling, jest także szefem spec-grupy do spraw niepokornych sędziów. Proszę Państwa, jeżeli sędziowie są lewacy, są lewakami powiązani z komornikami, którzy zbierają pieniądze z ludzi, to Dawidkowi nawet 50 zł ostatnio dziaduwa zabrała. Jakiemuś tam facetowi niepełnosprawnemu chłopczykowi, przecież trzeba było humanitarnie na kanapkę zostawić. Jezus mówił, że na początku to było inaczej, nawiązując nawet do Żydów, że jak szli żniwa, zostawiali kłos, zostawiali ziarenko dla przybysza, dla biednego. Nie było tak, że wszystko, a tu Żydówa, dziaduwa zabiera wszystko, na przykład, co też czego nie rozumieją kobiety, które w tych różnych kancelariach pracują. Mówiła, że 40% zabierze, że połowę. Nic, wszystko. Żydówa zabiera. Grubość kołnierzyka.